Cudzie, witam wszystkich z powrotem. Z tej strony Helena, a to jest Zagranie z Pranki. Wracamy. Lecimy dzisiaj z kolejnym Daily Challenge'em. Daily Challenge dzisiejszy. Fajnie by było odblokować jakąś nową postać. W sumie może zagrajmy kimś innym. Dorotką? A niech będzie Dorotka. Gramy Dorotką. No naprawdę bym chciała odblokować jeszcze jakieś postacie. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. A, żem trafiła? Zabij się jeszcze. Będzie idealne rozpoczęcie dnia. Super. Spróbuję przeskoczyć. O, tak, w ten sposób i teraz super. To mi wyszło całkiem sprawnie. Chciałabym też... To wyszło lepiej niż przypuszczałam. Tylko... No właśnie, tego się obawiałam. Tak tego nie załatwię. A co jest tutaj na górze w ogóle? Przydałoby się to zebrać. Co tam jest? Strasznie dużo jest pułapek na tym levelu. Aha, zapomniałam powiedzieć. Każdy level jest... ma jakiś temat. Każdy level z Pranki, tak to jest zaprojektowane. Czyli na przykład raz we wszystkich levelach są... raz we wszystkich levelach są... No kurde. Tam nie za bardzo wejdę. Czasem we wszystkich levelach jest złoto, czasem jest... duża ilość węży, czasem duża ilość pająków. To zależy od... tego, jak nam się wygeneruje świat. Ła! Tam jest chyba babka nad moją głową. Pasowałoby ją wydostać stamtąd. Fajnie by było mieć timer. Wiem, że ja tam mogę wskoczyć. Tylko, że moje mierne umiejętności na to nie pozwalają. Najważniejsza jesteś ty. Jak będę... skoro mam już ciebie, to mogę sobie odpuścić. Z czego wolałabym nie robić. Ale nie mam wyboru! Bo to nadlatuje duch. I musimy wejść na następny level, niestety. O, poprawię się tutaj troszkę, bo jest mi troszkę niewygodnie. O, o wiele wygodniej. Może sobie krzesło zablokuję, żeby mi się przestało bujać. Właśnie odblokowałam. Okej. Okay. Możemy lecieć dalej. Nie podoba mi się to. Musimy zejść z tej strony, niestety. I możemy sobie odpuścić szafki pera, jak... Nie miałem nic nadzwyczajnego. Wydaje mi się, że strasznie głośna jest gra, albo ja po prostu mam za głośno słuchawki ustawione. Czekajcie. Najpierw sprawdzimy tak. Może być... Przyciszymy odrobinę. Nie, to niech zostanie, tak? Po prostu muzykę trochę bardziej. A nie, to jest brightness. Jest za jasno. Okej. Tak. Rest of the game. Teraz powinno być lepiej, myślę. Tak mi się wydaje. O, dżem. Dżem jest przydatny. Wow, to było super. Wiecie co? A wezmę ten klucz. To było po prostu zajebiste. Może mi się uda znaleźć skrzynię? Ona się tu może zabić. To mi się bardzo nie podoba. Dlatego zrobimy tak. Zrobimy tak. Ty chodź tu. Nie uciekaj tam nigdzie. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Nie tak.
Tak. Właśnie tego chciałam uniknąć. Ale lepszy ryc niż nic! No kurwa. No i nie trafiłam w pojemka. A dobra, idziemy dalej, odpuszczamy sobie szukanie skrzyni. Teraz to jest chyba za cicho, muzyka. Spróbuję to zmienić. Settings. Nie to. Tak odrobinę, bo jednak mimo wszystko muzyczka jest tutaj naprawdę bardzo fajna. Bardzo mi się to nie podoba. Okej. Dobra, niech będzie. O! Kali. W ogóle jak u niej złożymy odpowiednio dużo rzeczy w ofierze, to nam się może odwdzięczyć tak zwaną kapalą. To było wspanie... boskie, milordzie. Ona nam się może odwdzięczyć kapalą, a kapala zbiera krew przeciwników. Czyli teraz jak widzieliście tutaj krew tego węża, to ten dzban, nazywający się kapalą i wyglądający jak czaszka, zebrałaby się do niego ta krew. Koniec końców powodując to... że po wypełnieniu całego naczynia kapala daje nam jedno życie. Tam chyba nie ma nikogo, ale... ale to zajebiście zrobił ten nietoperz. Tu jest. Chcę... no ty... kurwa! Nie, nie, nie! No kurwa. Aż byłam tak blisko przejścia do dżungli. Moja własna głupota. 867. Jeszcze szybko ten. Jeszcze dużo osób nie grało. A z wczorajszego? Poprzedni? O, czekaj. 2214? To mało osób grało. Tutaj 1524. Też mało osób. Miałem gdzieś taki, w którym miałam 100 tysięcy ileś tam. Któreś tam miejsce, znaczy się, przepraszam. Adventure. Zagrajmy sobie jeszcze raz Doretką. Czemu by nie? Ja nie jestem pewna, czy ona się nazywa Dorotka. Ja ją tak nazywam, bo mi tak wygląda. The walls are shifting. Dobra, lecimy. Trzeba w końcu zdobyć tego skilla, który zapewni nam możliwość umiejętnego rzucania zajebistymi kamieniami. Najpierw dżem. Teraz to. Teraz to. Oddawaj kamyk. Uuu, to się mogło źle skończyć. I to bardzo źle. Tutaj jest pani damsel. A, nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię. Ach, chciałam tego uniknąć. Tam są krejcy. Właściwie to jeden krejc. Więc bym cię tu zrzuciła, żebyś poszła w tamtą stronę. The best bomba ever. Wiedziałam, że to ją zabiło. Po prostu wiedziałam. Okej, ale przynajmniej mamy dodatkowe bomby. Teraz tylko nie dać się zabić. To jest mój priorytet. W sumie, gdyby to było drugie piętro, mogłabym ją zużyć w ofierze Kali. Tak się nazywała ta bogini. Zobaczyć. W sumie jak tu jestem...
Okej. To podziałało całkiem, całkiem. Też podziałało... Nie z gorsza. Zaczynam to coraz bardziej rozkminiać. Super. A niech ci będzie. No, wleć tu. Dziękuję. Tak się zapłaca. Zastanawiam, czy opłaca mi się iść w lewo. Pewnie tak, ale wolę nie, bo skoro i tak nie mam pani Damsel, to w prawo nie chcę iść, a chcę się, naprawdę chciałabym się dostać. Tam jest pani Damsel, tak. Okej, już się mam. Leć, kobieto. Dla mnie w tym momencie najważniejszy jest kamyk, żeby zapewnić ci bezpieczny podróż. Bezpieczną podróż do domu. W sumie mogłam nie urzucić tego wampira. Chodźże tu. Mam cię. Idziałam tam. To było głupie! Okej. Widziałam tam ołtarz Kali oraz to. Ha. Poczekam, aż on tu przyjdzie. No to było świetne. Milordzie, kupimy Paste'a. Paste jest naprawdę przydatny. W sumie bomboxa też bym mogła kupić, ale nie używam za dużo bomb. I w tym momencie bomby zostały przyklejone do ściany, nie upadły na ziemię. Nie musiałam się przejmować tym, że się odbiją. Z czego jestem niezmiernie zadowolona. Bardzo bym chciała... To było naprawdę ładne. Jestem zaskoczona samą sobą. Nie to chciałam zrobić. Shotgun! O, to jest najlepsza broń w grze. Ponieważ zabija wszystko. Tylko trzeba uważać, jak się strzela, bo można przez przypadek trafić szapki pera i wtedy się nas wkurwi. I to bardzo. A zły szapki per potrafi bardzo, bardzo, ale to bardzo popsuć szyki. Jest tu coś? Jest. Ponieważ nie chciałabym marnować lin, bo mi się mogą naprawdę przydać. No złe, że tam. No okej. Zrozumiałam, nie umiem rzucać. Chodź tu. Jesteś na górze? Nie ma jej na górze. Musi być gdzieś na dole. W takim układzie. O, jest na dole, spoko. Wiecie co? I chyba ją sobie od razu zgarnę do wyjścia, bo naprawdę mam jedno serce. A chcę się dostać. Ej, czyżbyśmy się właśnie dostali? Nie, chyba jeszcze jeden level. No kurwa. Jeszcze to level z wężami. Okej. Jakby to zrobić? Odłóż to tu. Okej. Chciałam się pozbyć tego węża, żeby się nim nie musieć przejmować. Okej, super.
Super, i teraz... Super. Tak, jak ja się teraz... Okej, tu jest wyjście. Więc spoko. Nie, 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 nie! Okej, postaram się zrobić coś takiego. I bardzo mi się nie podoba to, co się tu właśnie stało. Okej. Dobra. Nie to. O, trzeba być bardzo... Muszę być bardzo teraz... bardzo uważna. I voilà! Właśnie przeszliśmy do dżungli. Hello there, I'm the tunnel man. I was digging a shortcut, but a large board is blocking my path. Can you give me a bomb so I can blow it up? Donate, trzymaj. Thank you, you won't regret it. Okay. Teraz mamy skrót, dzięki któremu możemy się dostać bezpośrednio do dżungli. Nie bałam się mu dać tych bomb, ponieważ wiem, że ja tutaj umrę. Mineshafter, kolejny... Nie, 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 nie! Wow. Gdybyśmy upadli na tego krzaka, to byśmy od razu umarli, ponieważ on nas zjada. O, i tu mamy jeszcze Tiki Trapsy. Tiki Trapsy... Jak staniemy obok nich, to wysuwają się takie kolce. Co potrafi być niezwykle mylące. Oj, co jeszcze? Te... Wow, tu jest mnóstwo nowych przeciwników. Małpki wskakują na nas i... I zabierają nam nasze złoto, albo bombę, albo linę. Tych gości spotkaliśmy już wcześniej. Okej, zastrzelę go od razu. Strzeliłabym, gdy nie to, że tam jest shopkeeper, żeby go od razu zabić. Okej. No kurwa. Mówiłam, że tu zginę. No dobra, przynajmniej przeszliśmy aż tak daleko i wiecie co? To było fajne. Bardzo mi się podoba, że zaczynam coraz tu dalej przechodzić. I tak. To będzie na tyle. Wow, już 58 gier rozegranych. Wiem to, bo zginęłam 58 razy. Więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych. Na razie!